Z talii 24 kart losujemy 5 kart. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A. Wylosowano co najwyżej 2 króle. W zadaniu wykorzystamy klasyczną definicję prawdopodobieństwa, czyli P od zdarzenia, prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zbioru A przez moc zbioru omega. Najpierw wyznaczymy moc zbioru omega. Najczęściej informacja o mocy zbioru omega jest zawarta w pierwszym zdaniu. Czytamy, z talii 24 kart losujemy 5 kart. Zastanówmy się, na ile sposobów możemy to zrobić. Kolejność wyboru kart nie ma dla nas znaczenia, czyli tworzymy tutaj zbiory, więc korzystamy ze wzoru na liczbę kombinacji. Losujemy 5 kart, 5 dowolnych kart spośród 24. Korzystamy ze wzoru C, K, z N, to jest N silnia przez K silnia przez N minus K silnia. Podstawmy do wzoru nasze dane. Nasze N to jest 24, czyli mamy 24 silnia. Przez za K wstawiamy 5, czyli jest 5 silnia. Razy 24 minus 5 silnia. Dostajemy 24 silnia przez 5 silnia razy 19 silnia. Aby skrócić 24 silnia z 19 silnia, to rozpiszemy sobie 24 silnia jako 19 silnia i dopełniamy do 24, czyli mamy 19 razy 20 razy 21, razy 22, razy 23 i razy 24. W mianowniku mamy 5 silnia. Rozpiszemy to jako 1 razy 2, razy 3, razy 4 i razy 5. I 19 silnia przepisujemy. Teraz możemy skracać. 19 silnia skracamy z 19 silnia. 20 z dwójką, 21 z trójką, dalej czwórka i 24, i jeszcze dziesiątkę z piątką. Tu zostaje nam 2. Otrzymaliśmy w liczniku 2 razy 7 razy 22 razy 23 i jeszcze razy 6. Proponuję, aby tego nie mnożyć, przyda nam się w takiej postaci rozłożonej do obliczenia prawdopodobieństwa zdarzenia A. Teraz obliczymy moc zbioru A. Zdarzenie A polega na tym, że wylosowano co najwyżej 2 króle. Co oznacza wyrażenie co najwyżej 2 króle? Że albo wylosowano dokładnie 2 króle, albo wylosowano jednego króla, albo nie wylosowano wcale króli. W tym wypadku również kolejność losowanych kart nie ma znaczenia, więc będziemy tworzyć zbiory, czyli korzystamy ze wzoru na liczbę kombinacji. Najpierw wykorzystamy informację, że miały być dokładnie 2 króle. Czyli wybieramy dokładnie 2 króle. W talii 24 kart król jest 4, czyli 2 króle spośród 4. Ale łącznie kart wybranych miało być 5, czyli jeszcze mamy 3 karty do wyboru. Skoro dokładnie 2 króle miały być, to te pozostałe 3 karty już nie mogą być królami. Czyli mnożymy je przez te 3 karty, które nie są królami. Nie króli w talii 24 kart jest 20. To jest ta pierwsza opcja. Następnie może być sytuacja taka, że będzie dokładnie jeden król. Tego jednego króla nadal wybieramy spośród 4. Ponieważ mieliśmy wybrać łącznie 5 kart, to zostały nam jeszcze 4 karty do wyboru. I nasze 4 karty już nie mogą być królami, bo miał być dokładnie jeden król.
Czyli wybieramy te cztery karty spośród 20. I trzecia opcja, że nie ma być w ogóle króli, czyli wszystkie pięć kart to mają być karty, które nie są królami. Czyli wybieramy pięć kart spośród 20. Wykorzystamy wzór na liczbę kombinacji. Dostajemy 4 silnia przez 2 silnia razy 4 minus 2 silnia razy 20 silnia przez 3 silnia razy 20 minus 3 silnia. Dodać. Wybieramy jedną kartę spośród czterech. No można to zrobić na cztery sposoby, więc nie musimy już korzystać ze wzoru, tylko napiszemy po prostu, że wybór jednej rzeczy spośród czterech jest na cztery sposoby. Natomiast tutaj korzystamy ze wzoru, czyli mamy 20 silnia przez 4 silnia razy 20 minus 4 silnia. I zostało nam ostatnie wyrażenie, czyli mamy 20 silnia przez 5 silnia. I tu będzie 20 minus 5 silnia. Uprośćmy wyrażenie. W liczniku zostaje 4 silnia przez 2 silnia razy 2 silnia. Tu mamy 20 silnia przez 3 silnia razy 17 silnia. Tu mamy 20 silnia przez 4 silnia razy 16 silnia. I na końcu mamy 20 silnia przez 5 silnia razy 15 silnia. Nasze obliczenia przeniesiemy do góry i dostajemy 4 silnia, aby skrócić z 2 silnia, to zapiszemy sobie 2 silnia razy 3 razy 4. Dopełniamy do czwórki. No mamy 2 silnia, to jest po prostu 1 razy 2, czyli po prostu 2. To 2 silnia przepiszemy. Tutaj mamy 20 silnia, chcemy skrócić 17 silnia, więc rozpiszemy to jako 17 silnia razy 18 razy 19 razy 20. W mianowniku tu mamy 3 silnia, czyli to jest 1 razy 2 razy 3. Zostawię tylko 2 razy 3, mnożenie przez 1 nic nie zmienia. Razy 17 silnia. Następnie, o, tutaj wkradnął się błąd, było razy, mamy 4 razy 20 silnia, aby skrócić 16 silnia, rozpiszemy to jako 16 silnia razy 17 razy 18 razy 19 i razy 20. W mianowniku mamy 4 silnia, czyli 1 razy 2 razy 3 razy 4 i razy 16 silnia. I na końcu mamy 20 silnia, rozpiszemy jako 15 silnia, czyli jest 15 silnia razy 16 razy 17 razy 18 razy 19 i razy 20. Natomiast w mianowniku mamy 5 silnia, czyli będziemy mieli 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 i razy 15 silnia. Teraz możemy skracać. Po kolei. 2 silnia skracamy i dwójkę z czwórką zostaje 2. 17 silnia skracamy. Trójkę z 18. I dwójkę z 20. Tu skracamy. Możemy czwórki sobie skrócić. Dwójkę z 20. I 16 silnia. Tu 15 silnia skracamy, dwójkę niech będzie z 16, a trójkę z 18, czwórkę z 8 i piątkę z 20. Dostajemy. 3 razy 2 jest 6, razy 6 36, razy 10 360 i jeszcze razy 19. Następnie mamy
O, tu widzę, że jeszcze trójka nie została skrócona. To trójkę skracamy jeszcze tutaj. Czyli dostajemy 17 razy 6 razy 19 razy 10. Czyli może zrobimy 17 razy 60 i razy 19. I tu nam zostało 2 razy 6, to jest 12, razy 17, razy 19 i razy 4. 360 razy 19 to jest 6840. Z drugiego iluczynu dostaniemy 19380 i z trzeciego iloczynu 15504. Możemy to dodać. Dostajemy 34884. Z iloczynu przy mocy zbioru omegi dostajemy 42504. Natomiast ja polecam do wzoru podstawiać tą wartość, bo łatwiej nam będzie skracać. Tu mamy rozkład na czynniki prawie że pierwsze, bo szóstka jedynie jest i 22 są liczbami złożonymi, ale tu jest łatwo sprawdzić, w jaki sposób może tu się poskracać. Czyli podstawmy do naszego wzoru P od A. Za moc zbioru A wstawiamy 34884. Za moc omegi 2 razy 7 razy 6 razy 22 i razy 23. I sprawdzamy, czy ta liczba dzieli się przez poszczególne czynniki tego iloczynu. Na pewno jest to liczba podzielna przez 2. Po podzieleniu dostaniemy 17442. Dwójki już nie mamy, czyli mamy 7 razy 6 razy 22 razy 23. I skracamy dalej. Jest to liczba podzielna przez 6 i dostajemy 2907, więc w mianowniku już nie mamy szóstki. Skracamy dalej, a właściwie już nie skracamy, bo nie jest to liczba ani podzielna przez 7, ani przez 22, ani przez 23, więc zapisujemy wynik. W liczniku mamy 2907, a w mianowniku 3542.